Kamil Wojciechowski tak zazwyczaj pewnie, to byłoby tak normalnie, że zapytałbym, jak tam te twoje zapasy, bo ty miałeś trochę przerwy i w ogóle i tam się działo, jakieś różne historie, no ale nie można zacząć inaczej tej rozmowy, jak zacząć od tego, czy się wyspałeś w ogóle w nocy, czy dużo nerwów było i jak ty odebrałeś całą tą sytuację? Wiesz co, ja poszedłem wcześniej spać i obudził mnie kolega z pokoju po trzeciej, więc tak miałem trochę tego snu i pewnie ze względu na sytuację i na to, że też faktycznie miałem trochę tego snu, nie czułem się jakiś zmęczony, pojechaliśmy na inny hotel, to tak 15 po 6 zasnęliśmy, także nie jestem jakiś super zmęczony, dobrze się czuję, nie ma takiego wpływu na mnie dużego, był taki moment, że było dużo dymu w pokoju i trzeba było wystawić głowę do okien, ale nie... Koledzy tam z niższego piętra się więcej tego dymu nawdychali, także ja tam nie jestem jakoś super poszkodowany tą sytuacją, a tak psychicznie to nie ma na mnie to żadnego wpływu. Tak wszyscy teraz mówią, że jak coraz się robi te gale, to dużo dymów musi być, ja nie chcę tu z tej trudnej sytuacji żartować, ale wam się przytrafiły dymy zupełnie innego rodzaju. Straciłeś jakieś rzeczy, bo z tego co wiemy, podkreślmy, to nikomu na szczęście nic się nie stało w czasie całego tego zamieszania, no ale czy wam coś tam się przy okazji zostawiliście, jakieś rzeczy w hotelu, po które już nie mogliście wrócić? Nie, wróciliśmy rano. To już wszystko było, ja tylko jedną torbę wziąłem, bo pan strażak bardzo nalegał, żebym nie ubrał sobie walizki, pomimo że no tam już tylko no nie było jakoś ognia ani nic. Kolega wziął, zignorował, no ale ogólnie bez większych, że tak powiem, strat, śmierdzimy tylko ogniskiem. Na szczęście mi się nic nie straciło, ale jest tam parę osób, co że tak powiem, no, muszą się gdzieś ratować teraz, jakieś ciuchy na szybko ktoś im dowozi, wiadomo, sprzęt do walki. To no jest to jakiś tam dyskomfort w tym wszystkim. Ale jeszcze raz to podkreślmy, na szczęście wszystko się dobrze skończyło i na szczęście też nikomu nic się nie stało. Samo wychodzenie z hotelu, jeszcze tylko kończąc ten wątek, pozwolę sobie dopytać, jak tam przemykaliście gdzieś, to było troszkę nerwów przy tym? Wiesz co, nie, myśmy to bardzo na spokojnie, nerwy były, jak się po prostu mega siwo zrobiło w pokoju i faktycznie już było tak, że i w oczy szczypało i w gardło. Myśmy po prostu przyjęli taktykę, że nie schodzimy, bo myśmy spali na ostatnim piętrze i tam było ciężko trafić, że tak powiem, za dnia, bo tu jakiś korytarz, zakręt, schody, coś. Ja mówię, nie idziemy tam, bo po prostu nie zejdziemy, nie? Bo był tak mocny dym, ale to właśnie potem zelżało, jak już strażacy po nas przyszli, to już było tak w miarę, że szło swobodnie oddychać, ale no był taki moment, że trzeba było wystawić. Ja już z kołdrą stałem w oknie, bo mówię, wychodzimy tutaj na daszek, bo w pokoju coraz gorzej, ale właśnie przy tak moment, że nagle to zelżało, zakryliśmy kołdrami drzwi. No tak było nieciekawie przez moment, ale no spokój jest najważniejszy w takich sytuacjach i podjęliśmy zimną, wykalkulowaną decyzję, że nigdzie się nie wybieramy. Ognia nie było widać, nie było też nic słychać, więc przeczekaliśmy to. Okej, ja ci kawałeczek do siebie bym poprosił, nie wiem jak jest w kadrze, ale boję się, że uciekniemy z kadru, to żeby nam się tutaj nic złego nie zdarzyło. To może jeszcze tylko kończąc ten wątek, już naprawdę tak ostatecznie, myślę sobie, że jakby na to nie patrzeć, historyczna gala, na której przyjdzie ci walczyć tak z tym zdarzeniem, no takiego czegoś jeszcze nie było w historii polskiego MMA. Wiesz co, właśnie tak też się śmiałem, że już różne miałem jakieś tam zawirowania przed walkami, zawodami, różne problemy, ale taki mój pierwszy pożar w życiu i przed walką. Ale właśnie chyba przez to, że często coś przed tymi walkami się też wysypuje, to człowiek już chyba jest taki i tak nauczony, że nieważne co się wydarzy, że jest walka i trudno, nie? To z tych wcześniejszych takich zdarzeń, które gdzieś tam najbardziej ci zapadły w pamięci, to sprzed której walki jakieś takie wspomnienia masz, właśnie takie bardzo szalone? Wiesz co, jakieś takie charakterystyczne sytuacje, teraz sobie nie przypomnę, na szybko były wypadki samochodowe, jakieś zatrzymania przez policję, ale generalnie zawsze się udało gdzieś tam dojechać na tą walkę, no ale często właśnie są jakieś kontuzje, coś tam właśnie się posypie logistycznego i to też są takie stresujące sytuacje, coś jest niedogadane i ta walka nie jest pewna, czy się przeciwnicy zmieniają, jak to w MMA bywa i czy się jedzie na ostatni moment i są różne właśnie takie stresy. Czy tam nieprzespane noce z jakiegoś powodu, ale pożaru, tak jak mówię, jeszcze nie miałem. Ale nieprzespana noc pewnie była. No nic, teraz będzie okazja, żeby na troszeczkę wszystko odespać. Sam mówisz, jakoś wielkiego stresu, wielkich nerwów to na szczęście nie wywołało, nie zepsuło ci nastroju przed tym twoim pojedynkiem. To powiedzmy troszeczkę, bo ty walczyłeś w Szczecinie, jak ja się, o ile się nie mylę, na FEN, prawda? I to jest twoja druga walka w organizacji FEN.
Tak, w organizacji FEN to jest moja druga walka. W pierwszej walczyłem w Szczecinie, wskoczyłem na zastępstwo za Wojtka Janusza do Łukasza Klingera, gdzie wygrałem w pierwszej rundzie. No właśnie, i to był bardzo efektowny debiut w organizacji FEN. Tak jak teraz sobie tak patrzysz na to z perspektywy czasu, tak już na zimno, na chłodno to oceniasz, myślałeś, że się może ta walka tak skończyć? Nie, w tamtym momencie absolutnie tak nie myślałem, nie wiedziałem czego się spodziewać ze strony Łukasza i nawet ze swojej strony nie wiedziałem czego się do końca spodziewać. Przerosło to moje oczekiwania, wygląda to wszystko super, także z tamtej walki jestem bardzo zadowolony, mam nadzieję, że z tej też będę. Wiem, że twoim takim bazowym sportem, z którego się wywodzisz, to są zapasy, tam Nelson w ogóle widzę, to są zapasy. I też było troszeczkę jakieś tam przerwy, jeśli chodzi o twoje starty, o twoje przygotowania, czy to, co gdzieś tam ewentualnie ci umknęło, nadrobiłeś już, czujesz, że to wszystko, co gdzieś można było wcześniej dopracować, teraz dopracowane? Wiesz co, nie, myślę, że ta stójka zawsze będę w plecy z ludźmi, którzy się po prostu wywodzą ze stójki, tak samo jak oni będą w plecy z zapasami czy z grapplingiem względem mnie, bo to jest dyscyplina, z której ja się wywodzę. Robię postęp, powoli, ale do przodu, gdzieś te ręce staram się też jak najwięcej robić tej stójki, a resztę podtrzymuję, tak więc luki są, a przerwa generalnie była tylko od MMA, od sportu nie było żadnej przerwy, były cały czas starty, był cały czas trening, bardzo sporadycznie te MMA, ale też było, no i jestem z powrotem właśnie od gali Seaside Battles z Dziwnów, czyli w lipcu tamtego roku powróciłem. W lipcu tamtego roku powróciłeś, ta przerwa, która była gdzieś tam z MMA, nie żałujesz teraz, że jednak ona była? Czy to w ogóle decyzja była taka, że chciałeś w ogóle z MMA zrezygnować? Czy to raczej zupełnie inne jakieś tutaj zagrały rolę czynniki? Wiesz co, chciałem zrezygnować. Na pewno nie byłem w miejscu takim, gdzie miałem ludzi wokół siebie, którzy mi to gdzieś ułatwiają i umożliwiają. Także troszkę tak życiowo-finansowo było to podyktowane i taka niepewność tego MMA i pieniądze, jakie na tamten czas były oferowane za walkę i właśnie tego typu warunki, ta niepewność, jakieś zmiany przeciwnika, dla mnie to było mega nieprofesjonalne i strasznie mnie to drażniło. Więc postanowiłem zostać przy pewnych zapasach, przy lidze zapaśniczej. Też podjąłem pracę w szkole, także tam się realizowałem i cały czas robiłem sobie te zapasy, a jak się pojawiło wokół mnie osoby, które teraz mam to tak pokładane, że przychodzą do mnie ludzie do klubu, z którymi mogę potrenować, mam gdzie pojechać, poznałem Piotrka Jonosza z PJ Promotion i mi właśnie pomógł wrócić do tego MMA, załatwił walkę, dał dobre warunki, teraz ogarnął mi FEN, no i teraz mogę powiedzieć, że mam jakąś szansę i jest o co walczyć, jest się do czego przygotowywać, bo wcześniej no jednak gdzieś to nie jest tak, że są skauci w brazylijskim jiu-jitsu czy zapasach, a nawet w MMA ich moim zdaniem brakuje, że ktoś cię gdzieś tam odgrzebie albo zauważy, jest bardzo ciężko, trzeba o to gdzieś zawalczyć, a ktoś ci musi czasem tego, że tak powiem, pomóc wystartować. No i Piotrek był taką, jego brat też w sumie był taką osobą, którzy gdzieś tam mi to umożliwili. Powolutku zbliżając się do końca, tak tylko pozwolę sobie na taką dygresję i pytanie zarazem, bo wiadomo, że jednak jeśli chodzi o zapasy, to one w tym MMA bardzo dużą rolę odgrywają i zapaśnicy, no co tu dużo mówić, całkiem nieźle sobie w MMA radzą. Jak ty oceniasz w ogóle MMA? Czy ta przerwa też pozwoliła ci spojrzeć trochę inaczej na tę dyscyplinę? Na pewno się w trakcie tej przerwy bardzo rozwinęło MMA w Polsce i na świecie. I tak. Przypomnijmy tylko, jak długo trwała ta przerwa. Mówię o rozbracie z MMA. Od 17 do 21. Czyli tutaj kolosalna ta, tak, lata, bo tutaj rzeczywiście wszystko się zupełnie się odmieniło, jeśli chodzi o polski rynek. Tak, no sport się bardzo dynamicznie rozwija. No i tak, gdzieś tam teraz te zapasy wiodą prym, odkąd tam właśnie w Ameryce ci wszyscy zapaśnicy, olimpijczycy poszli do UFC i zdominowali praktycznie większość kategorii wagowych. Bardzo dużo nacisk się kładzie na te zapasy, aczkolwiek dalej mam wrażenie, że ludzie niechętnie podchodzą do tematu trenowania zapasów. I ja im się nie dziwię, zapasy są ciężkie, zapasy są, mam wrażenie, też kontuzjogenne dla ludzi, którzy gdzieś tam nie są przygotowani motorycznie, nie mają tych nawyków upadania i tak dalej. Także jest to taki kłopotliwy temat, do każdego klubu jak nie pójdziesz i pójdziesz na grupę jiu-jitsu, stójki, tajskiego boksu, masz pełne sale, a pójdziesz na grupę zapasów i masz 6 osób na przykład. I to słabe jest, rzeczywiście. Słabe i jeszcze dodatkowo powiem, to, że ktoś myślał w ogóle, żeby wyrzucić zapasy z aren Igrzysk Olimpijskich, to już dla mnie jest w ogóle wielkim skandalem.
Znaczy, tak, jest to, ale ja, takie moje zdanie jest, że to były podyktowane trochę marketingowo, że właśnie to, że o tych zapasach się zrobiło wtedy tak głośno, wbrew pozorom bardzo dobrze zrobiło zapasom. To jest moje zdanie, ale jak było w rzeczywistości, nie wiem, ja sobie nie wyobrażam igrzysk bez zapasu. Ja też, powiem szczerze. Dla mnie to jest świetny sport i na przykład ja potrafię czerpać mega fun i przyjemność z treningu zapasów w stylu wolnym, gdzie naprawdę czuję się tam jak ryba w wodzie i to lubię robić. Lubię to trenować, po prostu uważam, że jest to atrakcyjne. Aczkolwiek ludzie mają taki ten moment pierwszy, że wchodzisz na matę, ktoś tą wyciera tą matę, cię właśnie gdzieś tam gniecie, rzuca tobą, to ludzie szybko się zniechęcają i gdzieś tam odpuszczają to, nie? To już kończąc zupełnie, jutro będziesz zamiatał matę rywalem? Jak to myślisz? Chciałbyś to zrobić? Wiesz co, myślę, że to nie elegancko mówić w ten sposób, także ja szanuję każdego przeciwnika i chcę po prostu wygrać i w żaden sposób nie chcę nikim wycierać maty, ani po prostu chcę wygrać. Jasne. To już tylko rzeczywiście kończąc zapytam, to całe zamieszanie, które wczoraj się wydarzyło, jakoś wpłynęło przed wagą, coś tutaj jakoś tam? Nie miało żadnego wpływu. To tylko zwiększyło mi limit wagowy, który już był catchweightem, także ja z wagą żadnego problemu nie miałem. Nie narzekam, ja całe życie gdzieś tam jestem tym twinerem i jestem za dużo ważę, żeby zbijać kategorię niżej, a za mało ważę na kategorię, na którą jestem, także przyzwyczajony do tego jestem i dobrze się czuję w tej wadze też, także nie będę narzekał, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Po tym efektownym debiucie też wszyscy tu bardzo oczekują tą walkę, żeby zobaczyć, jak tym razem ci pójdzie. Niech to będzie rzeczywiście jeden z tych najlepszych pojedynków w gali FEN 38. Dziękuję ci pięknie. Panie, dzięki serdeczne. Dziękuję.